W najbliższych latach 70 do 80% społeczeństwa straci Pracę przez nowe technologie, szokująca wizja przepowiednia Stanowidzeckiego. Wyobraźcie sobie: ponad połowa ludzi, którzy teraz są w wieku produkcyjnym, straci pracę w ciągu kilku lat przez nowe technologie. No właśnie dzisiaj na temat szokującej wizji przepowiednia Stanowidzeckiego czyli to będzie oznaczać tak naprawdę głód, biedze, biedę, nędzę, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknę w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie dzisiaj na temat szokującej wizji przepowiedni który mówi w ten sposób w ciągu najbliższych kilku lat. Technologia doprowadzi do tego, że 70-80% społeczeństwa w wieku produkcyjnym straci pracę, stracą po prostu pracę ludzie, tak, 70-80% ludzi pracujących, no szokująca wizja przepowiednia Stanowidza Jackowskiego, a to wszystko tak naprawdę przez nowe technologie zresztą widzimy jak te nowe technologie wypierają coraz więcej tutaj miejsc pracy, no chociażby taka rzecz, którą wszyscy z nas widzą gołym okiem, a na przykład parkingi tak, kiedyś po prostu, no dzisiaj jeszcze tak jest, ale bardzo dużo teraz już jest parkingów, gdzie są parkingi bez portiera, tak, nie ma tam ani pani portierki, ani pana portiera czy tam jakiegoś ochroniarza, tylko są na przykład karty, Przyjeżdża się samochodem przykłada się kartę, brama na pilota na podczerwień, tak, czy po prostu jakaś, jakiś szlaban, nie ma tam człowieka, tak zwanego czynnika ludzkiego. Tak, zawsze takaś tam była budka i tam ktoś siedział w tej budce, miał kamery, monitoring. Można było przyjść, zapłacić za abonament, za godzinę postoju, dwie godziny i tak dalej. To jeszcze ma miejsce, ale coraz więcej właśnie jest parkingu właśnie bez człowieka. Tylko jest komputer, auto obsługuje. Kolejna sprawa, no to kasy samoobsługowe, jeśli chodzi o sklepy, tak? Coraz więcej tych kas samoobsługowych. Zresztą sklepy robią w ten sposób, żeby robić kolejki do kasy z kasjerem, kasierką, a do kasama, z kasy samoobsługowej, żeby żeby nie było kolejek. Po części to jest spowodowane, że dalej więcej, więcej, większość ludzi płaci gotówką, tak, i potrzebują po prostu mieć dostęp do kasy, a poza tym no są czasami takie produkty, czy coś, że potrzebują mieć zwykłą kasę, bo e, na przykład tam, tak, e, no, sami by się gubili, a bo byłoby dla nich to problemem, żeby być na kasie samoobsługowej, no, ale już coraz więcej ludzi robią tej kasie samoobsługowej zakupy, płaci kartą, e, zwłaszcza po prostu młodzi ludzie, chociaż nie, nie, nie zawsze, tak, bo jest to wygodniejsze. Jakby to też jest nasze takie szkolenia społeczeństwa, że w przyszłości to doprowadzi, że po prostu większość ludzi będzie robić te zakupy na kasie samoobsługowej, tak? jest to tylko kwestia czasu, tak, no i tak samo inne praktycznie kwestie, tak samo jakieś były myjnie, były myjnie, gdzie po prostu był człowiek, który to czyścił, dzisiaj bardzo często są to myjnie, tak, gdzie po prostu rzucamy pieniądze, albo mynia sama myje, albo po prostu sami bierzemy myjkę i pod ciśnieniem czyścimy po prostu samochód, tak, czyli nie ma tego czynnika ludzkiego, tak, no więc tutaj rzeczywiście, Asnoid Jackowski mówi, że ta nowa technologia spowoduje, że bardzo dużo ludzi straci pracę, teraz na przykład jest to bardzo modny temat dotyczący sztucznej inteligencji, tak? Tej inteligencji C, która ludzie mają obawy, czy nie stracą pracy, na przykład różne zawody typu dziennikarze, analitycy i tak dalej, bo ta sztuczna inteligencja będzie mogła tworzyć właśnie artykuły, będzie mogła analizować sytuację, jeśli chodzi o gospodarkę, to co nas czeka, na, na przykład dokonywać tej prognozy pogody, tak? Przygotowywać właśnie prognozę pogody i nie będzie po, po, potrzebny człowiek, tak? No, oczywiście. Na pewno tutaj technologia w dużym stopniu będzie zastępować człowieka ale wydaje mi się, że zawsze będzie potrzebny ten czynnik ludzki, a jak na przykład te kasy samoobsługowe pokazują doskonale, że zawsze musi być po kasjerka, albo kasjer, bo zawsze jest tam jakiś problem, system się wiesza, jest awaria, no niestety, ale to jest zawsze awaryjne, tak, to jest po prostu zawsze awaryjne. Wiadomo, że firmy dążą do maksymalnej technologii, tak samo jak na przykład niektóre firmy wprowadzają sytuację, że sklepy samoobsługowe, że wchodzisz po prostu, przykładasz kartę i tak dalej, natomiast Natomiast no, być może to będzie w przyszłości tak standardem, ale yy, tak no, wydaje mi się, że nie do końca, tak nie do końca, bo zawsze musi być ten czynnik ludzki ktoś idzie na zakupy, kupuje jakieś po prostu jedzenie, czy ch chce hot doga czy po prostu papierosy, tych papierosów nie ma tamte, bo zawsze musi być ten czynnik jednak ludzki, w pewnych kwestiach tak, oczywiście po prostu tak yy, można rzeczywiście tutaj ta technologia może zastąpić człowieka tak na przykład na tym parkingu, natomiast no, nie w każdej praktycznie sytuacji chociaż ja słyszałem taką historię właśnie, że na takim parkingu bez udziału człowieka, gdzie jest po prostu tylko ten pilot, jest ten szlaban, to właśnie zepsuł się ten szlaban, czy po prostu ten system elektroniczny i ludzie byli w Ku, nawet nie wkurzenie, tylko byli w kół, bo to było rano, e, gdzieś tak po prostu po siódmej godzinie, a więc mnóstwo ludzi jechało do pracy, na no, ósmą do, do pracy, e, tak, e, tutaj jechać do pracy i e, no praktycznie musieli czekać, aż tam jakiś przyjedzie serwis i tak dalej i byli wściekli praktycznie, no bo ta sytuacja spowodowała, że nikt nie mógł wjechać z tego parkingu, bo był jakiś po prostu problem techniczny, tak. Czyli no zawsze musi być tutaj ten czynnik ludzki, zawsze po prostu musi być tutaj ten czynnik ludzki, jeśli chodzi o to, co się praktycznie dzieje. Natomiast niewątpliwie ta na nowa technologia spowoduje na pewno, że bardzo dużo ludzi tutaj no, może stracić tą pracę, tak? Bardzo dużo po prostu ludzi może stracić pracę, czy na przykład będzie redukcja na resztę tej technologii, no ale są pewne branże, tak na przykład fachowcy, to wydaje mi się, że nie tak, no bo nadal jak ci się zepsuje na przykład kran, czy na przykład Uraci pęknie, czy pralka, czy lodówka, no to jednak nowa technologia za ciebie to nie naprawi, tak? Więc tutaj pewne bo na przykład apteka, musisz pójść do apteki, zapytać się pani, pana magistra farmacji, tak, co tam kupić na przeziębienie, jak nie masz, nie mówię już po prostu o recepcie, więc tam akurat, no, nie wymyślą, chociaż kto wie, tak, może wprowadzą takie apteki, że będziesz po prostu skanował swój kod kreskowy i ci będzie po prostu lekarstwo wydawało, ale to jest raczej, moim zdaniem, mało prawdopodobne, byłoby to skomplikowane, też jest to tu odpowiedzialność, dawkowanie, możliwość zamiennika tańszego i tak dalej, więc to jeszcze po prostu z daleka droga. Natomiast rzeczywiście Mnóstwo ludzi może tutaj po prostu stracić pracę na skutek właśnie tej nowej technologii. No, tam były też takie, na przykład. Pamiętam, dziennikarze z jednego dużego portalu internetowego mieli obawy właśnie, jeśli chodzi o tą nową technologię i sztuczną inteligencję, czy ona nie będzie tworzyła artykułów i na skutek tego oni stracą pracę. No oczywiście, tak, ale sztucznej inteligencji trzeba praktycznie y, przedstawić y, jakby założenie, a właśnie człowiek się różni tym od komputera, że sam logicznie myśli, tak, po prostu y, podejmuje działalność. Działania. Natomiast komputer jest bardzo inteligentny, jeśli chodzi o podejmowanie, jeśli chodzi o kwestie rozwiązania, tak, czyli musi po prostu mieć, rozwiązać daną sytuację, tak? Natomiast człowiek praktycznie, tak, może pewne rzeczy przewidywać, ma większe po prostu myślenie, tak, ma po prostu większe tutaj po prostu myślenie, jeśli chodzi o, jeśli chodzi praktycznie tutaj o działania, tak? które mo mogą nastąpić, które mogą mieć miejsce. Bo rzeczywiście tutaj ta technologia praktycznie jest na każdym etapie, na każdej płaszczyźnie naszego życia. No ale nie wszędzie ona będzie rozwiązaniem. Nie, nie wszędzie po prostu ona znajdzie zastosowanie, tak? Nie wszędzie po prostu ona może znaleźć zastosowanie. No Tak na przykład są już po prostu sklepy czy sklepy sportowe, gdzie robiąc zakupy nie musimy nawet skanować tych produktów, jeśli chodzi o kod kreskowy, tylko wystarczy włożyć te produkty do jednego koszyka. Tam jest system praktycznie tutaj, jeśli chodzi o promieniowanie, i on sam szczytuje. Tutaj jeśli chodzi o te kody kreskowe, które znajdują się w tym koszyku, i następnie nalicza produkty, tak? Czyli już to zostało właśnie pomyślane w ten sposób, że ten kasier nie musi tych kodów kreskowych szczytywać za każdym razem, tylko w tym koszyku po prostu na przykład jest 10 produktów, i sam ten koszyk po prostu to szczytuje. coś takiego na zasadzie, jak na mamy mikrofalówkę, no i do tej mikrofalówki wkładamy jedzenie, i ono się podgrzewa, ale my tego nie widzimy, bo to są po prostu promienie, tak? Czy tam no tak samo tutaj po prostu wkładamy produkty w sklepie sportowym, i. Tam odpowiedni system szytuje, gdzie jest ten kod kreskowy i następnie nalicza koszyk, tak ile musimy za coś zapłacić. No, i to jest dosyć bardzo dobrze zrobione, bo rzadko kiedy to się myli, tak? Rzadko kiedy to się po prostu myli. Tak samo jak na przykład kwestia dotycząca bankomatów, tak? No, też po prostu bardzo rzadko się zdarza, żeby. Ja nie przypominam sobie takiej sytuacji nigdy, nie miałem czegoś takiego w życiu, ale nie przypominam sobie w ogóle, gdzieś, żeby taka była gdzieś sytuacja, żeby bankomat się pomylił, że wpisuje, że chcesz wypłacić 100 zł, a on ci wypłaca 200, tak? Były jakieś tam takie sytuacje, że gdzieś tam po prostu bankomat dublował coś, wypłacał dwa razy więcej gotówki, no, ale potem to według bo to było nieuczciwe, ludzie to wykorzystali, potem musieli zwracać i tak dalej. Nie róbcie tak, no bo to jest niezgodne z prawem. Natomiast no też bankomaty widzimy, że są po prostu tak świetnie tutaj jakby przemyślane, opracowane, że on bardzo rzadko się myli, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy, prawie rzadko, tak? Natomiast tak, pytanie też jest takie, kiedy to nastąpi, tak, kiedy to po prostu będzie mieć miejsce? Czy to będzie mieć miejsce już za 3 lata, za 5 lat, czy to będzie mieć miejsce w przeciągu 15-20 lat? My też nie wiemy, jak będzie wyglądała rzeczywistość w 2040 roku, a jak będzie wyglądała rzeczywistość po prostu tak eee, za 5 lat. Możemy po prostu pewne rzeczy przewidywać. No teraz mamy 2023 rok, tak? Gdybyśmy cofnęli się do czasu do roku 2020, 2000 załóżmy, tak? No to przecież ta rzeczywistość była zupełnie inna niż teraz. Nie było wtedy YouTube'a. Nie było po prostu. Znaczy, eee, był internet, ale nie był on po prostu aż tak powszechny. Komórki dopiero raczkowały, tak? Nie było komórek z. Aparatami, tak, były komórki z jednym wyświetlaczem, to wszystko się gigantycznie zmieniło na przestrzeni 20-23 lat, a teraz po prostu też mamy nową, zupełnie nową rzeczywistość. Tak? To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, jak że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.